Cześć, siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, pogoda dzisiaj ładnie dopisuje. I dzisiaj taki vlog będzie, że powiem tak, siałem kukurydzę ostatnio u Marka na nawigacji FJ-a na Mix. Spodobała się bardzo i oczywiście był wykonany szybki telefon do Miłosza. Przyjechali chłopaki i będą montować dzisiaj AT dwójkę w naszym McCorniku. Chłopaki się rozkładają i będą sobie tutaj ładnie działać. I będziemy sobie dzisiaj kalibrować. Zobaczymy, jak to będzie wszystko sprawnie wyglądało, nie? Jak człowiek posmakował, kurde, trochę roboty z taką nawigacją, zaraz się spodobało, no i był szybki telefon i chłopaki dzisiaj już przyjechali i za chwilę będą działać. I zobaczcie, chłopaki zaczynają od dachu. Mówią, że trzeba cały dach zmieniać, bo nie ma jak zamontować. Ty oczywiście witamy Miłosza. Cześć, witam, cześć. Drugi Miłosz na masce stoi i Konrad mierzy dach. Działamy na całego. A jeden stoi tu i rozporządza. Ja wszedłem i stwierdziłem, że jest za wysoko, chłopaki. Poddajemy się. No, chłopaki na razie patrzą tam z góry, jak to zamontować. I wtedy będą działać w kabinie. Troszkę roboty tutaj z tym będą mieli pewnie. Wszystko będziecie widzieć na filmie. Postaram się wam wszystko nagrać. A jak tutaj się wypowie senior, co? Ja? W szoku jesteś pewnie, że... Ja jestem cały w szoku, bo tu musimy iść do... bo bocian przyleciał. Bo ciepło się zrobiło, tak, no. Bociany już są. Zobaczcie, funkielnówka. No jak nie? Reklama musi być. Pogadasz, panie. Co tu psujesz teraz? Kierownicy. Muszę się pożegnać teraz z kierownicą. No, teraz na ścianę pójdzie, nie? Teraz pójdzie, do pokoju pójdzie, na pogątkę. A grasz w Farminga na komputerze? Nie, nie gram. A bo tak to byś miał wiedzieć. Co byś miał. Mistrzusia, ale nie, już się je w ciągniku. Te pierwsze... No. Te pierwsze to były jak w Tico, jak spotkamy, no. Pamiętasz te? Miło? Tak, tak. Tamtych łopatek brakowało. No. Biegami. Bo chcą kolumnę wyciągnąć. Jest nasz. Tak? Niektórym się też podobają, nie? Tak, no. Są telefony. Najbardziej się podoba tym, co mają Walter. Bo oni w Walterze mają też już małą kierownicę. No. I on chce też taką samą. Aha. Bo ona miała 280 mm średnicę, a ta ma 310. Teraz. Ona jest większa. Proszę. Dziękuję. Możesz iść w farming. Kurde. Mogę iść grać. Zobaczcie, tyle mi z McCornika chłopaki zostawią. Resztę zabierają w rozliczeniu. Chlasnę to sobie troszkę, żeby tutaj dopasować na ten. To śruby? Jak chcesz imadło, to jest, nie? Co? Jak imadło, bo chciał coś. Ma rękę imadło, imadło w ręce, on będzie trzymał, ja będę ciął, nie? Po palcach. Kurwa. On mi ufa. Zaufanie to podstawa. Dokładnie. Chłopaki wszystkie palce mają, to jest dobrze. Jak jeden utnie, to cztery w zapasie. Na samym początku to było tak. Weź mi przytrzymaj, ja będę ciął. Jak to masz na imię, Miłosz? O kurde. Dokładnie. Teraz mi walking. No. No bez dobrych narzędzi nie ma roboty. No nie. Postawa, jak chyba z skrzyneczką przyjeżdża, wiesz. No. Montażysta jedno i myśli, że dwójkę świat, to mi życzę powodzenia. Dokładnie. Co tam, że puste? No. Co tam się cieszysz? Nie. Radosny chłopak jest. No widzę właśnie. A co? Masz tu filtr? Kabino? Jo, no. Tutaj dwa na zewnątrz. No, to silnik jaki tu jest? Marki? SPT niby jest, no. Włoski? Włoski, no. I to co grupa CNH? No. Fajnie tu chodzi, ci powiem, wiesz? Prosty. Oszczędny na pewno, paliwowo, co? Co? Paliwowo oszczędny. Oszczędny, no. No, bo te silniki właśnie są oszczędne bardzo.
I ci powiem, jego brałem to jest symbol na Sagromy. Mhm. I przede mną taki gość się brał też. Mhm. Tylko większy model, nie? Mhm. I przeszedł się ze szóstki, nie? Na Makronika. No. A wiesz jak w szóstce zawsze gaz w podłogę, nie? Tak, 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 tak. A tutaj moment obrotowy ma przy 1650, nie? No to już wie od dołu, no. To praktycznie od dołu. Dokładnie. I gościu, jak kupił tego Makronika, to chciał go oddać, nie? Pojechał do Gromy. Mówi, co wy mi to sprzedaliście, nie? To pali jak cholera, nie? No. A z jakiego pan czujnika się przejadł? No ze szóstki. A jak pan gazuje się? No do oporu. No. To tak to będzie, każdy ciągnik palił, nie? No. Wie ty jak oran? Mhm. No, po budowie wszystko. Z tyłu jest guzik, bo tamtym jest u góry. Tak, no tutaj no. Jest ten guzik. Przytrzymujesz 5 sekund, włącza no. Się napis FJ Dynamics, uruchamia się. No to zobaczysz, jak już no, będzie działać. To jest ładnie. Już fajnie zrobione, że nie masz tych wszystkich związek od spodu. Od dołu, na wierzchu. Ty z tyłu. Tylko masz kostkę, jak ładnie kable poprowadzisz, no to tak jakby on był w powietrzu, nie? No, no. Tak, bez fabryki dosłownie wyjechał. Tak, no dokładnie. Fabryki wyjechał, jak ładnie poprowadzisz, że się... Firma postara to naprawdę. No i też zobacz jak on jest solidny, to, jak on jest gruby. No, no. To nie jest tablet, wiesz, cienki, że cienki tam. Że pęknie. To zobacz jak on no, jest solidny, no. Tak. Uh-huh. I nie ma problemu, żeby się grzał czy coś, tak. No to chodzi, nie? Jak popracujesz cały dzień i dotkniesz tego monitora, to tam nie ma prawa, żeby się grzał, żeby no, on był no, ciepły no. I tak dalej, tak? Tak powinno być, nie? No też duży plus, że FJ Dynamics wypuszcza wszystkie dane, czyli wiesz, pola, granice, to co ty, że tak powiem, stworzysz w nawigacji, wypuszcza serwer, tak? Czyli nie obciąża monitora. Co za tym powoduje to, że właśnie się nie zacina, no. Nie grzeje się, bo to jest duży plus. Tak. Wiesz, no nie obciążasz monitora, to tak jak komórkę, zauważ, jak masz paruletnią komórkę i zdjęć tam dużo, tak? No, obciąża. No, to zauważ, albo się zacina, dokładnie, albo się dokładnie, grzeje, tak? No. Tu nie ma tego problemu, bo jest w serwerze i teraz aha. Jak kupisz na przykład drugą nawigację, to no. Nie musisz przegrywać link czy tam pól przez pendrive'a, tak? Tylko wszystko jest na serwerze, loguje się na ten sam login i hasło, tworzymy przy pierwszej sztuce. No. No i wszystko synchronizuje się z drugą sztuką. Wszystko ci się przegrywa. Czyli praktycznie, abyś teraz robił tym makornikiem, stworzysz linię AB, tak prostą, i teraz drugim linijkiem chcesz jechać tą samą linią, przerzucasz to nie tylko... musisz znowu, wiesz, tworzyć linię, jechać ślad wiem, z makornikiem, tylko synchronizacja. Loguje się nad drugim? I dosłownie twój tata może jechać tymi samymi śladami. No, no. To jest bardzo. Tu masz silnik elektryczny, mhm. Bezszczotkowy, bezdźwiękowy, czyli wiesz, nie ma żadnych oddźwięków pracy, tak. No jest solidny. Jest no. Solidny i o to chodzi. Coś waży, nie? Tak, no ale o to chodzi, no. No musi być. To musi służyć lata, a nie na rok, bo nie kupujesz nawigacji na rok, tak. Włącz kilka razy, a to pęknie, nie? Tak. No i tutaj masz odbiornik. To przychodzi na deszcz. Odbiornik. Z kompensacją terenu. Nie, przykręcasz normalnie. Aha. Tu na ten uchwyt standardowo co dawają, tak. Sobie przykręcasz, o, z tyłu śrubki ładnie łapiesz i tyle, tak? Mhm. Nie przyklejamy na taśmę, bo wiadomo jak się ciepło jest i tak dalej. Wiadomo, musi albo gdzieś taśma... gałęzie czy coś. To tak, różnie. Musi to być zrobione solidnie, tak? Dokładnie. No i tu masz żyroskop, czyli kompensację terenu, czyli jak jest, wiesz, odbiornik równo ustawiony, ten, gdzie się przechyli ciągnik, no to od razu, wiesz, odbija nawigacja, tak? Żeby ciągnik nie schodził nie z toru jazdy, tylko ma odbijać, tak? Nadjeżdża no sobie sam. Największą pracę, którą robi w nawigacji, to co teraz Miłosz ma w ręku, tak? Czujnik kąta skrętu. Mhm. No i to jest czujnik też żyroskopowy, wieloosiowy żyroskop, więc on jest takim drugim dodatkowym żyroskopem. No i jednocześnie funkcję pełni czujnika kąta skrętu. To jest też, tak jak Miłosz mówi, robotę. Te Miłosze się będą mylić zaraz, nie? Robotę to robi niesamowitą, bo nawet jakieś trudniejsze warunki, czy jakieś luzy nawet na drążkach, aha, czy większa prędkość, czy mniejsza, no to jest czujnik, który widzi praktycznie wszystko i przekazuje to do nawigacji. No. Łączy się z drugim żyroskopem, który jest na dachu, więc te informacje cały czas przepływają i są, wiesz, na bieżąco w czasie rzeczywistym. Na przykład możemy, wiesz, zrobić tak, co ty sobie możesz też wypraktykować to u siebie, wyłączyć ten czujnik, bo jest opcja w monitorze wyłączenia. No, z Krzysiem gadałem. Tak, no tak, jak wyłączysz czujnik, to zobaczysz, że całkowicie inaczej będzie nawigacja pracować. Wiesz, no. To jest na przedniej osi, tak? Czyli jak się coś dzieje, nie wiem, jest piach, tak? Piaszczyste pole i rzeczywiście zaczyna czujnik tańcować, tak? No to czujnik kąta skrętu daje szybciej powiadomienie jakby do monitora, tak? Bo tak masz dalej wiadomo. Tak, a jak nie masz czujnika kąta skrętu, to zanim dojdzie tam, wiesz, do silnika elektrycznego, że coś się dzieje. Wiem o co chodzi. No to już jest za późno. Już z tyłu masz krzywo. Tak, odwrócisz się, już jest parę metrów. No. To robi największą robotę w tej nawigacji. Ja się śmieję, że to jest najmniejsza część zestawu, tak? No bo to jest dosłownie wielkości pięści człowieka, tak? A to robi największą robotę. No widzisz.
99% ciągników robimy z prawej strony. A czy tylko na jednej kole, tak? Tak, 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 tak. Mhm. No i przy kalibracji on wtedy, wiesz, sobie delikatnie skręca, to będziesz też widział, no to on wtedy się poznaje z przednią osią, tak? Czy ma luzy i tak dalej, tak? Mhm. Ona też sobie wbija tam wszystko w monitor. I kalibruje. Tak, i kalibruje. Nawet jak masz luzy jakieś spadły, to już to... No to jest normalne, wiesz, jak ciągnik ma 5-10 lat, tak? No. Jak są ciągniki też, które dużo jeżdżą w transporcie, to jest normalne, że jest luz na układzie kierowniczym, tak? To musi, no musi być taki ciągnik, żeby się poznać z tą przednią osią, tak? Mhm. Tak. Tutaj jest kobieta, musi się poznać na pierwszy raz. Dokładnie, a kota w worku się nie bierze. No. To przy kalibracji też się musi poznać. Czy wtyczka pasuje, czy nie? Coś tego będzie, czy nie? Dokładnie. Oj, zobaczcie tutaj już kwadrat. Główne zasilanie, czy plus minus pod akumulator. Pod akumulator. Bezpiecznik tutaj jest. Mhm. No. Widzisz? Bezpiecznik tutaj jest. W razie W. 50 amperów. O, to już jest konkretny, nie? Konkret. Mhm. No, już naprawdę, żebyś nie wiem, co byś musiał zrobić. Żeby go przepalić. Tak. Pomysł się pojawił. Konrad już dzisiaj wam pokaże. Nasze? No. Ja powiedz mi, jak przykład będę chciał i robię ścieżki technologiczne. Tak? A siewnik mi liczy ścieżki jak znaczniki. Przerzucam, wiesz, o co chodzi, nie? No. A co ile przykładowo ścieżkę? Co sześć. No to w monitorze ci będzie pokazywać. Aha, co, że przykładowo tak, jestem na szóstym? Szósta, dwunasta, osiemnasta, 24 i będziesz sobie wiedział. No. Jeszcze jest oprogramowanie, które teraz dosłownie weszło w ciągu 2 tygodni, gdzie rzeczywiście ścieżki technologiczne może sobie wbić i sam ci monitor wyznaczy. Pokaże, gdzie masz wierzyć. No. Fajny plus. Albo nawet mogę sobie zrobić tak, że zaczynam pole, jak już będę miał te linie oczywiście zapisane, tak, nie? Tak. Że zrobię sobie najpierw ścieżki, nie? No. A potem, wiesz, włączę i wtedy robię... Zazwyczaj tak właśnie klienci robią, że najpierw robią ścieżki technologiczne no. do końca pola, całe pole zrobią ścieżkę siewnik, i potem sobie wracają ten... normalnie, no. już sieją. Ty normalnie I już. To zazwyczaj sobie stosuj właśnie taką praktykę. Mhm. Najpierw ścieżki... No ale wiadomo, najpierw muszę tą prostą mieć, nie? Żeby tak. Musisz tą wyznaczyć, tą linię, tą pierwotną pierwszą, tak? Mhm. Zobaczcie, taka nawigacja, że kierownicy nawet nie potrzeba. Nie, tak wszystko z joysticka będzie. No bo tutaj jest ten, nie? Zawsze tak, tutaj rogu. Będzie, no. Nie, to chyba niżej lepiej, nie? Bo tu zawsze jak tak jedziesz na podłokietniku, to nawet nie. No bo tam na tamtym... Tutaj mogę go ruszyć trochę? Tak, on jest na kuli ramy. Bo nie masz tego na rozkręcone, tylko... Bo tu też nie będzie przeszkadzać. Nie, no będzie dobrze chyba w takim miejscu tutaj. Fajnie będzie. Pod ręką. No. Bo on jest tu, ty to masz. Easy control. Zobacz, ładnie, cyk, otworzę. Pierwszy raz otwierany, cyk. Boże, jak ojciec go weźmie do kieszeni, będzie stał na... Telewizor. Pola i będzie mi przełączał. Albo weźmie do telewizora. Jo, dokładnie. No. Widzisz, czekaj, ładnie papiereczki włożę. Oje, leci wszystko. Proszę bardzo. Oryginał FJ Dynamics. Tu załączasz, prowadzenie rozłączasz również, tu masz uwrocia, tu tworzysz linię prostą, tu cofa się z zadania. Co, tu będę mógł normalnie skręcać sobie kołami? Tak. Znaczy wykonuje sekwencję uwrocia, czyli klika, że teraz ma nawrócić w prawą stronę. I on ci nawróci w prawą stronę. Aha, jak wyjeżdżam po prostu, tak? Tak. Sekwencję uwrocia ci zrobi. Czyli na końcu pola, aby podniesiesz maszynę, no bo twoje zadanie takie jest, no tak. Wiesz, nie masz na kanie, tak, żeby sterować nawigacją na kanie. No. Znaczy nie na kanie, tylko hydrauliką, tak, żeby nawigacja sterowała hydrauliką. No. Nie, zużyła ci znacznik, podniosła maszynę i ci wykonuje sekwencję uwrocia. No. To musisz już ty wykonać, aczkolwiek uwrocia... To by było za dobrze, bo byś zasnął. Nie, to tak, to już byś nie miał co robić. To jedynie dziewczynę, wiesz, przyprowadzi. Ciasteczka i szachówka. Dokładnie. Mamy izobusa, zobacz, kompletną wiązkę. No. Pokażę. Tutaj są wszystkie certyfikaty, że jest zgodność produktu, tak? Mhm. Dopuszczony do unijnego obrotu, tak? Czyli tam nie ma żadnych, że tak powiem, problemów potem przy dofinansowaniach unijnych i tak dalej, bo to też jest bardzo ważne. Tutaj instrukcja montażu i tak dalej. No i tym, czym możemy my się pochwalić osobiście, to jest certyfikat ISOBAS AF, wydany przez instytucję, czyli wszystkie maszyny na ISOBASie będą współpracować z naszą nawigacją FJ Dynamics. I podkreślę, jako to jest jako jedyna marka z tych tańszych alternatyw, która ma prawdziwy certyfikat.
Po to, że są tam podglądy VT i tak dalej, wiesz, pokazuje Izobasa podgląd maszyny, to jest jakby symulacja. A najważniejsza jest ta certyfikacja, bo ta firma AF, instytucja, udziela jakby wszystkich sterowników, tak? Do na przykład Wederstata, Kuna, Kwerneranda, tak? I wtedy nawigacja ładnie współpracuje na Izobasie, tak? I to jest bardzo ważny certyfikat i to zawsze podkreślam, jak ktoś chce nawigację, czy ten producent ma certyfikację. Jak ma, będzie działać. Jak nie ma, to będzie takie knucie, wiesz. Może ma, może nie, może nie, albo będzie na przykład 50% funkcji nie działać. Więc to jest bardzo ważna rzecz. No i teraz ci pokażę Izobasa. O. To jest wtyczka, którą zakładamy z tyłu, tak? Tu jest wtyczka Izobasa, neutralna, pasująca do wszystkich maszyn. No, tu jest związka, widzisz, plus, minus. I znowuż bezpieczniki 2, tak? 50 amper. No i tutaj masz też jakby teku sterownik, czyli sterownik, który odpowiada za sterowanie maszynami, tak? Czyli to jest jakby taki komputer Izobasa. No i to zakładamy wszystko oddzielnie, oddzielnie widzisz, jest związka, czyli jakby oddzielny układ, nie ma ingerencji w ciągnik, tak? Czyli jakby, jakby coś tam robi przy ciągniku i tak dalej, to nie ma wpływu na to. O, i tu jest najważniejsza rzecz, czyli tu jest już rozbudowany sterownik teku, SJ Dynamics. I on tutaj ma wszystkie, że tak powiem, aktualizacje i tak dalej, robimy do niego, tak? I on odpowiada za całe sterowanie maszynami, czyli zmienne dawkowanie, mapy aplikacyjne, wszystko to będzie działać. I teraz jest druga fajna rzecz, aplikacja Farm Management System. Free pierwszy rok, tak? Czyli darmowa przez pierwszy rok, potem to ma być w koszcie $20, aczkolwiek u nas jak klient kupuje nawigację, to ma to jakby w ramach tutaj zakupu, tak? Dostęp do tej aplikacji. Aplikacja polega na tym, że właśnie będziesz miał Izobasa i tak dalej, możesz sobie zrobić, wiesz, zdjęcia satelitarne, bo to cały czas ta aplikacja się rozwija, czyli możesz zastosować potem zmienne dawkowanie, oparte na mapach aplikacyjnych i tak dalej, tak? Możesz sobie zrobić obrysy pól, linie prowadzące przez komputer, przez tablet, komórkę, czyli jeżdżając na pole, możesz tylko zaimportować to, synchronizować, tak? I już jedziesz na tych liniach stworzonych przez komputer. Bardzo fajna rzecz. Widzisz, ile masz hektarów, widzisz też lokalizację swoich pojazdów, czyli też masz jakby GPS-a lokalizacyjnego, gdzie ten ciągnik jest i tak dalej, z jaką prędkością jeździ. Czyli dosłownie w tej aplikacji możesz sobie kontrolować całe gospodarstwo, tak? Czyli jak co masz kiedy... firmę, to możesz nawet pracownika skontrolować. Tak, co kiedy robiłeś na jakim polu, bo też tam zadania tworzysz, tak? Siałeś zboże, za chwilę oprys, to możesz się cofnąć, wiesz, do ekosematu, wiedzieć na przykład, że 22 czerwca robiłeś o tej godzinie na przykład oprysk, tak? Czyli to jest pełna historia. No i to jest najważniejsza rzecz właśnie, czyli rolnictwo 4.0. Nawigacja FJ Dynamics wraz z komponentami, czy z Izobasem i tak dalej, spełnia warunki dofinansowania rolnictwa 4.0. Czyli bez problemu kwalifikuje się, więc tym bardziej można... Składać papiery i brać. Tak, to jest właśnie ta aplikacja Farm Management System, to jest to, co w tym dofinansowaniu rolnictwo 4.0 bardzo otokują, czyli komunikacja dwukierunkowa, tak? FMS. To jest właśnie to. FMS, czyli Farm Management System. No i mordeczki, jeśli ktoś jest zainteresowany lub poszukuje nawigacji, to zapraszam do kontaktu z Miłoszem, a numer telefonu do niego macie w opisie. To po dwóch stronach to będzie? Co? To? Nie, z jednej. A z jednej strony tak. To mocujesz do tego? Tak, będzie tutaj taki przepust, nie? Taki pręd gładki. Tu będzie otwór, gumka wygłuszająca, tylko że to będziemy jeszcze skracać. Na razie jest więcej zostawione, żeby ten. I to tutaj w gumie będzie schowany cały ten płaskownik, nie? Pomalujemy go ładnie na czarno. A na razie musimy przymiarkę wszystko zobaczyć, do żeby to wszystko wyszło. Tu pełne BHP jest. Tak jest. Miłosza nie było, tak to on wytrzymał, nie? Palce on. Drugiego palca by nie było. Bezpieczeństwo, jak to BHP, bezpieczeństwo hamuje pracę. I co teraz? Mina jesieni nie będzie. Byś siał na nawigacji. Z rączki będę miał wolne. No widzisz? No, jakieś piwko wypić. On nadrobić YouTube'a. Jo, nie. Nadrobił. Będę nagrywał. No. O, vloga będziesz kręcił. No. Zobaczcie, mordki, tu jest piasek nawet ze sandału z pierwszej komunii moje. Chłopaki to robią tak, jak powinno wszystko być. Wszystko ładnie skryte będzie. Na widoku tylko będzie kierownica i monitor. Elegancko wszystko będzie schowane pod osłonami, tak jak powinno być, a nie.
Co tam panie, jak tam idzie? No główką na świat. Jesteśmy coraz bliżej. Już prawie. Już nam z Konradem wróciły humory nawet. To dobrze. Jak już widać światełko w tunelu. Jak już plastiki się składają, to już jest dobrze. Tak, tak, to już jest dobry znak, naprawdę. Jak już się robi porządek, jak już się robi porządek w kabinie, to już jest naprawdę pół sukcesu. Rewelacja. No i zobaczcie tutaj Miłosz numer 2. Numer 1. Numer 1. Montuje tutaj cały odbiornik na dachu. Luksusowo na takim ładnym uchwycie. No, musieliśmy trochę sobie poradzić z dachem, który idzie z ukosa, nie? Żeby to było... Żeby to było prosto. Żeby to było prosto, a nie pochylone do przodu, bo byśmy nie doszli w ogóle... Z kalibracją. To by się raczej nie udało, ale teraz... Tu masz. Teraz to się uda, na pewno. Więc teraz antena będzie spełniała swoje funkcje w 100%. No a tutaj ogólnie, jak już mówimy o antenie, no to powiedzmy o tym, że to jest taka antena, której nie wiem, czy ktoś z konkurencji się może nią pochwalić, ale działa to z 5 konstelacjami satelit, czyli wszystkie satelity amerykańskie, europejskie, rosyjskie, japońskie, chińskie, które są na niebie, to ona wszystkie widzi. No to fajnie. Także ona powyżej 50 satelit potrafi widzieć. A ile musi widzieć, żeby mieć sygnał? Wiesz co, ona jak 20 kilka widzi, to już jest okej, nie? Ona potrafi do powyżej 50 widzieć. No. I jeśli chodzi o współpracę z GPS-em, z amerykańską konstelacją, no to w 5 pasmach, nie? No to tak naprawdę przenosząc na nasze przy użytkowaniu, no to się odnosi do tego, że ty masz ten sygnał dużo bardziej stabilny dużo lepszą dokładność. Zobaczcie, kiera już jest zamontowana. Ekran z boku jest. Konrad teraz składa plastiki do końca. A tutaj bocian na dachu siedzi. Zaś się boję. I gniazdo składa. Od samego rana. Nie no, zejdę. Sfrunisz najwyżej. Jeszcze trochę i... Nie no, pomożecie. No, damy radę. Ciężko się teraz będzie przyzwyczaić do innej kierownicy. Przyzwyczaiłeś się, spokojnie. O, już tam się coś świeci. Jaki chcesz język? Może być francuski. Chiński, espaniol, turk, deutsch, français, rosyjski. Po polskiego nie ma, nie? Jest polski. Czekaj, a teraz widzisz, że nie możesz pod alkoholem kierować i nie być zmęczony. No tak widzisz. Rozumiem. Spany, a teraz co? Zobaczysz na maile, czy przyszło to? Nie, za chwilę ci będziemy wysyłać. A, kod jakiś weryfikacyjny. Tak, tylko połączyłem mu internet. Czy masz 18 lat i tak dalej. Musisz ustalić. Tesla, ile masz dzieci, wszystko. A co, samą, przykładowo samą instalacją idzie tak te? Tak, też kupicie. Tak, no. Przykładać możesz, nie ma problemu. No instalacja oczywiście z kierownicą byś musiał najlepiej, nie? Wtedy tylko byś... Ale to wtedy ci się powiem szczerze, nie opłaca. Nie? To albo wiesz, albo... Albo całość, albo co? Albo kupić tą instalację rzeczywiście i to przenosić, tak? Czyli przenosić silnik. Czyli przenosić to? Odbiornik i monitor, tak. No, odbiornik i monitor. Tak. Zazwyczaj powiem ci tak. 90... Lepiej kupić całą. Drugą. Tak, 98 klientów tak i tak kupuje drugą i trzecią. Albo mieli to przenosić i tak dalej w sezonie. No właśnie, to jest też wszystko fajnie, tak jak my dzisiaj tu rozmawiamy, tak? Fajnie, zarąbiście, tak? Ale abyś miał to przenieść w sezonie i tak dalej, to rzeczywiście przemyślisz, że po co, tak? To lepiej drugą odłożyć troszeczkę kasiorę. Dobra mordeczki, słuchajcie, my tu już po testach. Bajunia, idzie robota. W następnym vlogu coś tam zobaczycie. Już się robi ciemno, to nas tutaj kolega Miłosz wam powie coś więcej. Tak, no to oprócz takich podstawowych funkcji, które już tam sobie z Piotrkiem omówiliśmy, czyli prowadzenie po linii prostej, po linii krzywej, prowadzenie po linii A+, czyli możemy się na przykład ustawić po skosie na polu i strzelić sobie linię przed siebie bez wyznaczania punktu AB. Dokładnie. Czyli takie podstawowe, można powiedzieć, funkcje, które w większości nawigacji są, ale mamy tak samo takie dodatkowe funkcje rozbudowane, czyli na przykład wyznaczanie linii prowadzenia i linii ścieżek technologicznych. Czyli po wjechaniu na polu wyznaczamy sobie linię prowadzenia, zaznaczamy sobie, co który przejazd jest
jest ścieżka technologiczna i na inny kolor mamy oznaczony ścieżkę technologiczną i możemy ustawić, zgrać to wszystko z automatycznymi uwrociami, czyli mamy tak jak teraz aktywny Basic U-Turn, czyli automatyczne uwrocia i ustawiamy sobie, czy ścieżka technologiczna ma być naszymi przejazdami, czyli on będzie automatycznie zawracał sobie co kolejną ścieżkę technologiczną. No. Ewentualnie później sobie możemy to zmienić i może automatyczne uwrocie już odbywać się tylko i wyłącznie pomiędzy ścieżkami technologicznymi. Więc to jest nowa, dopracowana funkcja, która na pewno była wyczekiwana przez każdego klienta, bo każdy na to czekał, no i teraz to jest i możemy sobie z tym działać. Nie? No. No wiadomo, tu sobie ustawiacie, weź to pokaż, gdzie to było, że zależy wam jaką macie belkę i jak daleko chcecie mieć od ścieżki technologicznej do ścieżki, nie? Chodzimy linia prowadzenia, ustawienia linii prowadzenia tutaj i dajemy przedział. Ile silników chcecie mieć pomiędzy ścieżkami technologiczną? Dokładnie. Wiadomo, kwestia jaką macie szeroki silnik i jaką szeroką belkę opryskiwasz. No i tak jak u ciebie jest co szósty przejazd, więc daliśmy pięć ścieżek pomiędzy ścieżkami technologicznymi, więc co szósty przejazd będziemy mieli ścieżkę, tak? Tak. Więc tu już masz je oznaczone na inny kolor i już możesz sobie działać najpierw ścieżki technologiczne, a później sobie to wszystko uzupełniać. No i dobra. Obsługa oczywiście prosta. Wszystko po polsku. Obsługa jest taka intuicyjna, powiem ci szczerze, że obsługa jest taka, że jakbym cię zostawił z tą nawigacją, samego i nie tłumaczył jak to używać, to i tak byś do tego doszedł tak. To jakbyś chciał całkowicie, tutaj sobie wybierasz, czy byś chciał, żeby to zawracanie się odbywało na żarówkę, na taką pętlę, czy na rybiową, nie? No. A jakbyś chciał na przykład sobie wyłączyć tego, rekord sobie wyłączasz a uwrocia wchodzisz sobie w menu, aplikacje i tutaj sobie wybierasz albo ten Smart U-Turn, czyli już uwrocia co którą ścieżkę, albo Basic U-Turn połączony właśnie ze ścieżkami technologicznymi, że on będzie obracał się cały czas. A żeby teraz wrócić takie jak do tej tradycyjnej, takie co jeździłem, no że wiesz... Bez tych uwroci? No bez. Uwrocia sobie wyłączamy tutaj. Aha. Dajesz off, tyk. Aha. I już tego nie ma. Tylko teraz zapamiętał po prostu te żółte kreski, bo już miałeś to zaznaczone, nie? Tak. A zaraz zobaczymy, czy tutaj mogę to... Tak, mogę to wyłączyć, bo dam sobie na off. No. I już mamy, modyfikacja się powiodła i nie mamy ścieżek technologicznych, nie? O, w holowach z tą żółwką. Dokładnie. No i też fajna sprawa, która ci się przyda, to jest tryb nocny. Włączasz sobie tryb nocny i... O kurde, patrz. I to jest praca taka, oczy, że w ogóle cię nie razi. Ogólnie te ekrany są, no powiem ci, że jest naprawdę zaawansowany ekran nawet pod względem tym, że często... W jedynce to był? W jedynce później wszedł, tak, tryb nocny, tylko że on miał tutaj jeszcze te linie białe i one raziły cały czas. No. Tutaj już jest to poprawione i jest wszystko na czarno. I poza tym, że tryb nocny możesz sobie w ten sposób ułatwić, to na przykład też w dzień, jak jest dosyć mocne słońce, to jest tak, że nieraz te ekrany są nieczytelne. No. To jest to jeden z takich... Sobie ciemniejszy i... Albo możesz po prostu go rozjaśnić dosyć mocno, nie? Albo rozjaśnić. Wtedy to wszystko dobrze widzisz, on ma tam ponad 700 nitów, jeśli chodzi o jasność, więc no jeszcze nie spotkałem się z żadnym producentem, który to ma. Jest to system? Głośność, jasność. Tutaj też sobie możesz mieszać tak z głośnością. A głośność, jak włączysz to pyknięcie, tak? Tak. A ten tryb nocny to masz tutaj na wierzchu, nie? I masz suwaczek on-off. Aha. To jest wyjawne, to będzie jasne pewnie. No. Proste. I dobra. Mamy to. Mamy to. I zobaczcie, tu ekipa cała montażowa z nami. I zeszło, skończyliśmy! Zeszło aż do ciemnego, panie! Jest sukces! Tak. Zaczęliśmy od rana. No ale wiesz, jak założyć, to założyć, a nie popierdolić. Dokładnie. Nie, no. Żebyście wiedzieć. Ma być solidnie założone. Dokładnie. Tak? Tutaj widać, że chłopacy się postarali bardzo. No musieli. Fajnie zamontowane, tak. No. Klasa. No. Lepiej jak to się mówi, jak to się mówi, mniej sztuk zamontować, ale z jakością. Dokładnie, tak? Tak, a nie na odpieprz, tak. A nie kable, jak to się mówi za fotą. I słuchajcie, teraz wam coś powiem. No. Taki tekst. Macie górzyste pola, skłony, różne tematy. Jest zajebista sprawa. Zero nakładów. No tak.
jedziesz, dobrze, nawigacja cię tak prowadzi. Dobrze ustawić się, nie? No wiadomo, no. Bo to się ustawia tam, jak to się mówiło, od tu już szef się wypowie, od haków do... Tak, szerokość maszyny, po pierwsze dobrze wymiarować maszynę, tak? I potem szerokość od haków, czyli od jaj, od złącza, do na przykład sekcji wysiewającej, tak? Bo ona też wyobraziła sobie w tej nawigacji tą maszynę, tak? Żeby potem wiedziała, jak odbijać, żeby ten żyroskop współpracował z maszyną, tak? Czy przy waszym terenie, to jak macie, no to jest górzysty i tak, znaczy górzysty. No nie jest równy, tak, pagórkowaty, i ma co robić tutaj nawigacja, tak, to jest kompensacja terenu, czy żyroskop najbardziej, że tak powiem, tutaj jest wydajny, tak, też tam są dwie opcje, że można włączyć jeszcze bardziej wydajny żyroskop, tak, bo on teraz działa gdzieś w 40%, w 50% jakby swojej wydajności, tam jest opcja, że można włączyć jeszcze bardziej czuły, czyli w 100%, tak, będzie pracować idealnie ten żyroskop. No i co, panie Romeo, o oszczędnościach, no trzeba powiedzieć, że jednak... No słuchajcie, bo tutaj mam już takie... Kalkulator się włącza. Spostrzeżenie jedno na takiej uprawce tutaj dziwnej. Na 10-hektarowej działce robi się jedna ścieżka agrotechniczna mniej. Czyli na dzień dobry jest oszczędność w materiale siewnym, no bo jest jedna ścieżka mniej, bo się jedzie na styk. No bo tak. Zawsze, żeby dosiać, to no. Się jedzie. Zawsze 10 się nakładki robi. Centymetrów, zwłaszcza na polu, górkach, to się robi już... No to ileś przejazdów, to się już robi. Oszczędność w materiale siewnym. Jedna ścieżka agrotechniczna mniej, czyli tak. Jedną ścieżkę agrotechniczną mniej oprysku. Jedna ścieżka agrotechniczna mniej nawozu. Mniej nasion. Czyli... Co za tam idzie? Grubszy polstwo się robi. No, oszczędności się robią. No, tak, liczyliśmy, że gdzieś nakład plus minus. No, plus minus około liczyliśmy. Tak, plus minus z takim no, plus minusem dużym, nie? Tak, tak. Bo to zależy, jaka uprawa, bo to jedna uprawa, druga uprawa, piąta. No to wiadomo, są różne koszty, ale plus minus tak około 3000. 10% zaoszczędzimy dzięki nawigacji. Tak. Mamy 300 zł na hektarze, tak? Wasze gospodarstwo, obszar to jest 70 hektarów, tak? Czyli sumarycznie się robi 21 tysięcy zaoszczędzonych kosztów rocznie. Czyli praktycznie te urządzenie, które założyliśmy, zwraca się w ciągu roku. W ciągu roku. A nie mówimy o... A następny rok już zarabia na plus. Zarabia na siebie. Na plus, tak? Nie? No. Tak, no. Plus. Tak, dlatego no tutaj mówimy o obszarach i tak dalej, tak? Wy macie 70 hektarów, a jak ktoś ma 300-400 hektarów, to tu rozmawiamy o oszczędności praktycznie, że nawigacja się zwraca dosłownie we wiosnę, tak? No, i na jesień już zarabia na nowym. Ktoś ma mniej, no to po dwóch latach. Tak, spłaca. Tak, ale zarabia to na siebie. Tak. To nie jest gadżet, bo nie powiem, że to jest gadżet, bo to rzeczywiście widać oszczędności, tak? Nie ma nakodów, nie ma omijaków. No, tak. No. Potem też gdybyśmy zastosowali izobasa, tak? Czyli zmienne dawkowanie, rozłączanie sekcji. No w ogóle. To już jest w ogóle. Jak ktoś ma opryskiwać, co wyłącza po jednej, nie sekcjami, tylko po jednej, tak. No to jest już bajka całkiem. Nie? Tak. No to co, życzę wam powodzenia. Przyjemnej pracy na nawigacji. Do zobaczenia. Ja. Dzięki. Na razie, cho. Przyjemność u was ekipa. Montować. Dzięki panowie. Dzięki. Trzymajcie się. Na razie. Na razie, hej. Na razie, cześć.